Witam, witam, witajcie. Miałem wyciszony mikrofon, ale już jestem. Dzisiaj rzepak, jak widzicie. Lecimy sobie. Na razie nam ładnie kosi. Zobaczymy, jak nam to tutaj to da, tego rzepaku. To jest drugi przejazd, tak żeby 9 ton dało, to byłoby fajnie. Ale nic, musimy sobie tutaj jeździć. Samo się nie zbierze, wiadomo. Pola mamy trochę do obrobienia. Jest tych pól. Cofniemy sobie delikatnie. Jedziemy znowu. Dawno nie było farminga, więc mówię, nagram troszeczkę odcinków dla was. Tak już wiecie, na zaś. Żebyśmy mieli to, żebyście wy mieli co oglądać. Także po sąsiedzie ani słychu, ani widu, nie wiadomo, czy się oprowadził, czy co. Trzeba było zobaczyć, co tam z sąsiadem. Któregoś dnia podjechać. Bo niedaleko mamy. Nie? 83%. Trzeci. To będzie jeszcze, teraz mam połowę, no, jakoś. No, to będzie 6 ton. Masa jest dany na prawę. Nasz masajek. Także na razie mam tylko Ursusa. I musimy sobie jakoś to poradzić. Będzie 3,5 albo 3600. Nie, 3,5. A tu palimy sobie naszego ciepeczka. I cofamy po nasze. Dobra, zapięty, można jechać. Wow, 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 wow. Prawie wpadłem. Się dowie, żeby
nie jeździć po jego skoszonym. Będziemy. Się tutaj wysypać. Szczepkę też mamy jakąś, nie mamy jakoś dłużej. 14 ton, bodajże. Kurde, klapy zdjęte. Dobra, rzepak niech tam sypie. Bo rzepak w cenie jest, czy rzepaku nie ma w cenie? Póki co nie opłaca się nic sprzedawać. No burak. Nie, to też się. Nie, chcecie, żebyśmy jeździli z pierwszej osoby? Z pierwszoosobowej kamery, czy? Czy może wolelibyście, żebyśmy jeździli? Pierwszoosobowej albo z drugoosobowej, tylko trochę bliżej. Jak chcecie. Piszcie w komentarzach. A ja dokaszam. W ogóle to powinienem będzie kosić. Wbijamy się teraz tutaj. Czy dziecha wygląda? Pięknie. A my ciśniemy. Z naszym kombajnem. Dziewięć minut mamy, takie krótkie odcinki może będę robił ze zbiorów jakieś ze żniw. Sprawdźmy sobie jeszcze z muzyczką jakieś takie, wiecie, krótkie, fajne vlogi właśnie tutaj z pól. No tak, to 15 minut by się chciało nagrywać. Ale to wiecie, trzeba by było sprawdzać. Z 15 minut nie robię takiego na przykład pola, nie? Ale część chociaż będziecie już mieli mniej więcej jakiś tam filmik taki. 15 minut to się spoko ogląda.
Nie wiem, zobaczymy tutaj. Jedziemy tam. Myślę, że akurat to będzie chyba ostatni nasz zrzut. 12 minut, 3 minutki jeszcze dolecimy. To się nie da. No i będzie akurat nasz rzut ostatni. No 14 minut, dojedziemy do końca, myślę. No spokojnie. Albo może i będzie więcej, bo ja już mam 100%. No. Ja, ta przyczepa ma ile? Ona ma 10 ton niecałe. Dobrze. Niech ma. I się dopełni. A full. No, mamy. Jednak to będzie dobrze. No, można było kupić drugą przyczepę.
No, pięknie. Jeszcze może być ładnie. Jeszcze z 2 tony może sypnie. Dobrze, jak patrzymy, to dobrze się będzie ten, to no jeszcze na takie 20 minut robimy takich odcinków, wiecie. Z danej jednej uprawy, żebyśmy sobie tutaj mogli tam skończyć na przykład i tyle. Tam 7 ton, to będzie 8. No. Ładnie, ładnie, ładnie sypnął. Aczkolwiek z tego pola nie wiem. Teraz zobaczymy, ile mamy. 108 ton, ile na hektar idzie. Nie, że to jest hektar, to chyba nie ma hektara. To ile na ar powinno pójść? Znaczy na 10 arów. Bo jak będzie niepełny hektar, no to mamy wtedy na 10 arów. Albo na ar. Ile panu kilo dać? Tu jeszcze tonę nam da. Będzie git. Albo może nie całą tonę. Najważniejsze, że cokolwiek da. Dziewięćset dwadzieścia siedem. Jeszcze te malutkie takie szybko do kasza. No. Mamy. A ja wam mówię, ile tu mamy. 98 hektarów, a pole 89, czyli 90 hektarów. Hektarów, tak, 0,98, czyli to nie jest 1 hektar, to jest ar. Czy 1 ar, to już nie pamiętam. Napiszcie w komentarzu, ile arów to jest hektarów, ile hektarów to jest arów. O. Ja lubię grać farminga, ale nie za bardzo nie jestem wtajemniczony w te ary ziemi, ach, hektary. Ale chyba 100 to ar, 1000 arów to jest 1 hektar, jeśli dobrze sobie przypomnę.
Dobra, wyjedziemy. No, muszę z tym wyjechać inaczej. Udało się wyjechać nam po wielu trudnościach. Udało się. Więc lecimy sobie ostatnie 9,29 kilo. Idziemy sobie na gospo. Ej, co? Idziemy kończyć nasz odcineczek. Jeśli ci się spodobały. Obejrzyj i zapraszam do następnych odcineczków. Trzymajcie się, dzięki, cześć.